Ron i Hermiona ćwiczą podnoszenie pióra przy pomocy różdżki. Hermiona potrafi już podnieść swoje pióro na wysokość 35 stóp, czyli 5 razy wyżej od Rona. A jaką wysokość Ron podnosi swoje pióro? Przy okazji, pamiętacie, że Brytyjczycy nie mierzą wysokości w metrach, tylko w stopach. A akcja toczy się w Anglii, u flitwicka. A pamiętacie tę scenę z filmu? Kończy się wybuchem i kupą śmiechu. Dziś chyba nic nam nie wybuchnie, bo nasza magia działa bez zarzutu, ale może chociaż się pośmiejemy. Jeżeli Hermiona podnosi pióro na wysokość 5 razy wyższą niż Ron, to wystarczy podzielić wysokość szybowania pióra Hermiony przez 5 i będziemy wiedzieli, jak wysoko lata pióro Rona. Ile to jest 35 podzielone przez 5? 5 razy 7 daje 35, czyli 35 podzielone przez 5 równa się 7. Czyli Ron potrafi podnieść swoje pióro na wysokość 7 stóp. I dostajemy za prawidłowe rozwiązanie różowe słoneczko. Juhu! Jeżeli potrzebujecie podpowiedzi do tego zadania, to mam taką. Hermiona podnosi pióro na 35 stóp, to ten prostokąt, i to jest 5 razy wyżej niż robi to RON. Ten znak zapytania to wysokość, na którą podnosi pióro RON. Żeby było jeszcze łatwiej, możemy podzielić 35 na 5 równych odcinków. O tak, albo zapisać to zadanie inaczej. O tak. 5 razy coś równa się 35 albo jeszcze inaczej: 35 podzielone przez 5 równa się coś. I wszędzie wychodzi z tych obliczeń 7. Ron podniósł pióro na wysokość 7 stóp.